Zimowa konwekcja ma to do siebie, że jest bardzo malownicza, szczególnie jak widać te główne zachmurzenie, które jest przyczyną wyładowań atmosferycznych, czyli te chmury konwekcyjne, chmury cumulonimbus. Nie zawsze jest to oczywiście łatwe z racji tego, że często mamy bardzo dużo wilgoci w atmosferze i mamy chmury piętra średniego bądź piętra niskiego i w tych chmurach właśnie wbudowane chmury konwekcyjne. Ale czasami pojawiają się perełki. To jest jedna z takich perełek, co prawda nie w Polsce, a w Czechach było można zaobserwować w wielu miejscach chmury Mammatus po przejściu komórek konwekcyjnych, komórek burzowych albo przy przejściu komórek burzowych. Fantastyczny widok, fantastyczne chmury Mammatus, szczególnie piękne są, gdy są podświetlone zachodzącym bądź wschodzącym słońcem. Ale chmury chmurami, a my patrzymy, co tam w pogodzie. Zanim zaczniemy jednak o pogodzie, chciałbym Cię poprosić o subskrypcję. Jeżeli ten kanał Ci się podoba, jeżeli podoba Ci się to, co tutaj robimy, ewentualnie chcesz przyczynić się do tego, abyśmy się jeszcze bardziej rozwijali, zostaw subskrypcję, zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę albo łapkę w dół. Każdy ruch z Twojej strony przyczynia się tutaj do rozwoju tego kanału. Dziękujemy. Kciuk w górę albo kciuk w dół dany, zasubskrybowane. No to teraz sprawdzamy, jak tam kształtuje się sytuacja baryczna i jak będzie sytuacja baryczna wyglądała w dniu jutrzejszym. A na mapach barycznych dzieje się dużo w tym wypadku, szczególnie nad Atlantykiem. Królują niżej, jakby to, nie wiem, jakieś spotkanie chłopów było. Mamy Ewalda I, Ewalda II, Eludina i to jeszcze wszyscy na E, nie wiem, jakiś zbiór imion. Do tego Diethelm, który już tutaj opuszcza powoli nasz kraj i jedna kobieta, tak zwana Wyż Inken. Mamy też jeszcze wyże nad Półwyspem Iberyjskim, ale tu się skupiamy przede wszystkim nad niżami, no bo jakby to ująć, cyrkulacja zachodnia nam się wściekła i po prostu podsyła nam niże jeden za drugi i Diethelm, który opuszcza już powoli nasz kraj, nie jest ostatnim niżem w najbliższym czasie. Ale sprawdźmy, jak to wygląda. Czarnymi strzałkami zaznaczyłem kierunek przemieszczania się tych niżów, gdzie początek tej strzałki to jest miejsce, z którego startuje, a koniec po prawej stronie jest to miejsce, w którym będzie w dniu jutrzejszym. No i mamy, niż Diethelm odpuści nasz kraj w dniu dzisiejszym i powędruje sobie nad Sankt Petersburg. A my na wstępie rzućmy sobie okiem na poprzednie godziny. Dane pochodzą z pomiarów IMGW i zaczniemy od usłonecznienia w piątek. W piątek najwięcej słońca było na południu Polski, a w szczególności w województwie podkarpackim i małopolskim. Tam nawet 9 godzin ze słońcem w Przemyślu. Natomiast w Polsce północnej praktycznie bez słońca. No i wracamy do soboty. Temperatura maksymalna w sobotę od minus 0,4 stopnie Celsjusza w Elblągu do plus 8,4 stopnie Celsjusza w Terespolu. Najcieplej na południowym zachodzie. Z racji tego, że tam jeszcze była ta strefa ciepłego powietrza, która została wypierana w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych przez strefę zdecydowanie chłodniejszą, dlatego tamte temperatury były wyższe, ale generalnie już jest chłodno, chłodno praktycznie w całej Polsce. A tu mamy temperaturę minimalną w nocy z piątku na sobotę, najzimniej na północnym zachodzie oraz na północy, tam do minus 2,5 stopnia Celsjusza znów w Elblągu. Najcieplej na południowym wschodzie do 7 stopni, 7,5 stopnia Celsjusza w Tarnowie. I znów najcieplej na południowym wschodzie było, najzimniej na zachodzie i północy Polski. Dawno nie zerkaliśmy na grubość pokrywy śnieżnej, a więc patrzymy i najwięcej standardowo na Kasprowym Wierchu 174 cm, w Sudetach 111 cm, ale też jest śnieg na północy oraz na zachodzie Polski. Związane było to z przechodzeniem stref opadowych, która tutaj przyniosła opady śniegu. Te ciepłe powietrze nie dotarło w tamte regiony, więc ten śnieg się utrzymał do tej pory.
No i wiatr, albo inaczej wiotr, jak ktoś woli, tak to można mówić. I tak, na południu najsilniejsze porywy wiatru między 19 a 20 godziną w sobotę w województwie lubelskim oraz na Podkarpaciu 50 do 61 km na godzinę oraz w województwie pomorskim do 50 km na godzinę. Na pozostałym obszarze porywy zdecydowanie słabsze, wiatr wieje z zachodu na wschód z odchyleniem na południowy wschód. Po sobocie, w której ciśnienie mieliśmy bardzo niskie, ponieważ przez Polskę przemieszczał się niż atmosferyczny Diethelm, następuje szybki wzrost ciśnienia i na godzinę 20 stan wyglądał następująco. Najniższe ciśnienie na północnym wschodzie Polski, tam 998 hektopaskali, w Suwałkach najwyższe w Jeleniej Górze 1011 hektopaskali, ba, prawie 1012 hektopaskali, więc ciśnienie rośnie. I to rośnie całkiem znacznie. Na zachodzie Polski o 16 hektopaskali, w Słubicach w ciągu 24 godzin, w centrum Polski o 7-6 hektopaskali, natomiast na wschodzie Polski spadki, cały czas spadki o 7 bądź 8 hektopaskali w okolicach Terespolu. Sprawdźmy teraz, jak pogoda będzie prezentowała się w najbliższej nocy, nocy z soboty na niedzielę. Mróz w całej Polsce. Najzimniej w Zakopanem minus 8 stopni Celsjusza oraz w Suwałkach minus 5 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od minus 1 do minus 4 stopni Celsjusza przelotne opady śniegu praktycznie w całej Polsce, prócz województwa dolnośląskiego, gdzie śnieg nie powinien występować. Możliwe są przejaśnienia, wiatr wiejący z zachodu na wschód. No i niedziela. Temperatury po chłodnej nocy zaczną rosnąć. Będziemy mieli przejaśnienia, dosyć dużo słońca, szczególnie w Polsce północnej oraz Polsce wschodniej. To spowoduje, że temperatury wzrosną w wielu miejscach Polski, oczywiście powyżej zera, najcieplej na południowym zachodzie 6 stopni Celsjusza oraz ogólnie na zachodzie i południu Polski od 3 do 5 stopni Celsjusza, najzimniej w Suwałkach minus 1 stopni Celsjusza oraz w Zakopanem również minus 1 stopni Celsjusza. Będą występowały przelotne opady śniegu, szczególnie w Polsce północnej, centralnej oraz wschodniej. Wiatr już słabszy, jedynie na wybrzeżu będzie wiał silniej. Wielu z Was pyta o wiosnę. Czy ta wiosna nadejdzie? Kiedy nadejdzie? Mamy przecież już marzec, a te temperatury są na takie zdecydowanie zbyt niskie, bym powiedział. No i patrząc na modele numeryczne, szczególnie na te dalsze, nie widać niestety pełnoprawnej wiosny. Jak tutaj sobie zobaczymy anomalię średniej temperatury modelu CFSS3, wykonanej przez IMGW, Centrum Modelowania Meteorologicznego, po prostu jest to bardziej czytelne, widzimy w marcu anomalię ujemną, szczególnie w Polsce północnej i zachodniej, i anomalię zerową w Polsce centralnej i południowej. Znaczy to tyle, że te temperatury mogą nie być zbyt wysokie w marcu, szczególnie w Polsce północnej. W kwietniu wygląda to już inaczej, ponieważ mamy anomalię dodatnią praktycznie w całej Polsce, w maju i w czerwcu również. Ale ten marzec nie wygląda zbyt ciekawie. No a tutaj anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 2004-2020 modelu ECMWF w rozbiciu na tygodnie. I widzimy anomalię dodatnią w tygodniu 11, czyli od 13 do 19 marca 2023 roku. To będzie oznaczało tyle, że temperatury będą troszkę wyższe. Zajmiemy się tym w kolejnym materiale, ale w tygodniach 12, 13, 14 i 15, czyli od 20 marca aż do 16 kwietnia, ta anomalia będzie ujemna. Znaczy to tyle, że temperatury będą zbliżone do lat poprzednich, do średniej z lat poprzednich, ale będą niższe. Więc tej wiosny nadal zbytnio nie widać, ale tym zajmiemy się w kolejnym materiale. Ja w tym momencie pozdrawiam i życzę spokojnej soboty